Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ostatnim odcinku z życia miliardera. No jest to niestety ostatni odcinek i dzisiaj postaramy się przetransportować tą bestię, którą mam teraz załadowaną, do garażu, żeby móc ją odreperować, bo jest, jak może zauważyliście, lub nie, jest strasznie zniszczona. W ogóle można tędy jechać, czy nie można? Można. Słuchaj, niestety zepsuł mi się skrypt na działającą lawetę. Więc zaraz może ten samochód stąd spaść. Nie wiem, dlaczego mi się zepsuł ten skrypt. Nie wiem, dlaczego tak nagle po prostu przestał działać. Nie wiem dlaczego. To postaram się jakoś to przetransportować tak, żeby nie spadło. No myślę, że to nie jest jakieś łatwe. Już mi się... Już zaraz będzie spadał ten samochód. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo normalnie to mi działa teraz, to... No i patrzcie. Ja nie mogę. Dlaczego? Mi się akurat teraz musiał zepsuć. Widzicie, działa to opuszczanie, ale strasznie się to zepsuło, bo teraz nie można załadować samochodu na to. Nie działa ten skrypt. Nie wiem dlaczego właśnie. No i patrzcie, teraz co się stanie, jak zasunę. Nie mogę po prostu. Nie wiem, musiałbym chyba tym samochodem się w ogóle odpali. Nie, odpali. To mogę spróbować podjechać tym samochodem, ale to wtedy będzie takie słabe trochę. Nie wiem, mogę podjechać sobie tym. No trochę słabo, chciałem to lawetą przewieźć. Ale no, laweta odmówiła mi posłuszeństwa. Nie wiem, dlaczego ten mod przestał działać. Będę musiał zrobić reinstalkę wszystkich modyfikacji. Żeby może zaczęło działać, nie? Teraz to lipa trochę. Jechać, gościa. Jak widzicie, dalej nie mam tego ogranicznika prędkości, bo też mi przestał działać. Zaczęło mi wywalać GTA totalnie. Wszystkie mody zaczęły mi po prostu się crashować i nic nie działało. Tak samo jak teraz skraszowała ta laweta, czyli ten mod, który mi się akurat mega podoba, bo jest fajny. No jedź, gościu! Ten mod z lawetą mi się mega podobał, więc nie. Szkoda, że się skraszował, że nie działa. Nie wiem, może coś źle zainstalowałem. Czy nie, bo normalnie jak ja go testowałem przed nagrywaniem, czy działa, to działał normalnie, wszystko było ok. Teraz nagle się wykrzaczył. No nie wiem, słabo trochę. W sumie tutaj na autosadzie można trochę przyspieszyć. Prawie bym w motocyklistę wjechał. O. Dobrze, że w ostatniej chwili ich zauważyłem. O. Prawie chciałem jakoś inaczej przetransportować ten samochód, a nie, że nim jechać. Ale no niestety. A, i właśnie, jest to ostatni odcinek. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie, już w sumie zapomniałem. Ale... No, po prostu... O, przepraszam. Kościół, no, przeprosiłem przecież. Jest to ostatni odcinek, ponieważ planuję coś innego robić.
też z elementami prawdziwego życia, ale trochę inaczej, że bez masy pieniędzy, tylko będziemy zaczynać tak jakby od zera, żeby samemu wszystko zdobyć, te wszystkie auta, domy, jachty, może jakieś wszystkie inne rzeczy. Sam będę chciał do tego dojść, a nie, że robimy, jak już pokazujemy, jak żyje już taki miliarder, który ma już dużo pieniędzy, tylko po prostu będziemy to robić jak od zera. I może w przyszłości powstanie drugi sezon Życia Miliardera, ale to już nie wiem, to trzeba by było w komentarzach napisać, czy chcecie taki drugi sezon. Wow, w ogóle ktoś ma streamingowaną furę jakąś. Tego... nie wiem, jak się nazywa. Ruiner. O, ja to skręcam przecież. No. Tutaj właśnie chciałem odremontować ten samochód. Teraz tak zrobimy. Siema, gościu. 405 dolarów za naprawę karoserii, okej. Pancerza nie ulepszam, bo poza hamulce dam sobie te najlepsze zderzaki. Ja wiem. Bez rewelacji. Blok silnika. Chromowany. Chromowany karbowany. Jak? Karbowane osłony. Okej. Filtry. Jaki kompresor. Biorę. Rozpórki. Rozpórka z naklejkami. Ekstremalna, lekka, wyścigowa. Możemy tą lekką, wyścigową. Ulepszenie silnika, to dam sobie najlepsze. Chłodnice. Chłodnice z wentylatorami może być. Wydech. Hot ring. Kolejny hot ring. Aha, to są te boczne takie. Wydech sportowy. Prosty wydech. Poszerzony, chromowany. Dajmy może ten boczny hot ring. Nadkola. Okej. A te nadkola takie średnie bardzo. Dobra, damy sobie nadkola kolor 2 może. Grill. Usunięty symbol, usunięty grill i symbol. A w sumie czemu nie? Osłony reflektorów. Nie, bo to już takie bardziej na arenę się wydaje, jakby to miało być Demolition Derby. Zapięcia maski. A to nie trzeba. Maska. A może być taka w sumie. Klaksony, nie. Wnętrze, siedzenia. O, to są już takie sportowe, tak? Gamingowe. To weźmiemy sobie karbonowe fotele rajdowe. Kierownica. A ta klasyczna jest fajna. Klatka. Zapora bezpieczeństwa. Nie, to nie trzeba klatki. Światło. Światło zostawiam. Spokój. Oznaczenia. Jakie są oznaczenia? Takie średnie bym powiedział. O Boże. Znaleziony w stodole. No widać. Najlepsze za tobą. Takie klasyczne, wyścigowe, klasyczne. Niestety ten przedmiot jest niedostępny. Szkoda, bo ten ogień to jeszcze taki nawet. Nie, zostawię bez. Żaluzje. Też bez. Tablica. A damy sobie czarną. Lakierowanie. Kolor podstawowy. Damy, zostawimy biały. Lodową biel. Dodatkowy chciałbym dać. Taki niebieski bym chciał dać. Błękit, jak wygląda błękit? Błękit wygląda nawet spoczko. O, taki jeszcze lepiej, wyścigowy błękit damy. Kolor wykończenia.
czarny. Progi. Aha, to tu się zmienia takie. Wloty na ramię. Może być taki. Spoiler. No nie wiem, czy bym chciał dawać jakiś spoiler, bo spoilery są takie... Do tego auta to raczej nie pasuje, taki wyścigowy skrzydło autobahn. No nie, no to nie, taki B zostawimy. Spoiler zderzaka. Też bez. Pasy przeciwsłoneczne. Nie, to już wszystko jest takie bardziej... Nie, to nie chodzi o to, że to był jakiś do wyścigów rodzaj kół. Luksusowe? A nie wiem, czy to pasuje. Do jakieś maski weźmiemy. Takie może. Dobra, szyby. Szyby, żeby dam lekko przydymione. I co? No i to tyle. No, to dla nasza fula. Ło! Ale wystrzelił do góry. Yeah. Teraz muszę jeszcze raz wrócić do garażu, bo trochę sobie zarysowałem ten zderzak tylny. Jest, będzie kosztować stówkę. Okej, spoko. Yeah. No, niezłą mam moc ten samochód. Trzeba go teraz zatankować na szybko. Bo nie ma, już mało paliwa z tą. 55 tylko kosztuje luz. No. Fajnie. Mamy bestię. Co, będziemy się udawać chyba tutaj już, nie? Na lotnisko. Będziemy już wracać do Los Santos, myślę. Bo już i tak tutaj siedzimy na tych w czasach. W Paleto Bay i w Grab City i w Sandy Shores. Więc myślę, że będziemy już mogli wracać do Los Santos. Fajnie, fajnie. Dobra, sorry, że wyprzedzam. Ja się śpieszę trochę. Chcę trochę zobaczyć, co ten samochód potrafi. No nieźle, nieźle leci. Szybki mega jest. Przez te ulepszenia wszystkie. Ale dobrze, że go nie zrobiłem na taką totalną rajdówę, jak tam były te ulepszenia, wszystkie różne progi, te osłony reflektorów. I tak już wygląda trochę dziwnie przez ten grill. I tak już wygląda jak taka totalna rajdówa, nie? Ale nie chciałem pogarszać tego, bo to w końcu miało być trochę bardziej realny samochód niż taka totalna rajdówa, nie? Chyba 3 km zostały, możemy przykoksić jeszcze trochę. Myślę, że ten boczny wydech pasuje do tego auta. I myślę, że najbardziej. W tym aucie akurat mi się najbardziej podoba chyba. Bo te tylnie wydechy były strasznie takie długie. Mi się nie podobały. Szkoda, że pada w ogóle. Strasznie słabo. Myślę, że do Los Santos będziemy wracać helikopterem, tym cargo bobem, żeby móc przetransportować właśnie ten samochód, tak? No. To możemy przycisnąć jeszcze chwilę. I tak nie działa mi na razie skrypt na mandaty, więc mogę przykoksić ten samochód. To jest ta laweta nieudana. Może ją kiedyś naprawię, że będę mógł normalnie przywozić na niej samochody. Na razie to lipa. Jakiś kojot ucieka. Spoko. Ale widać, że jak wyjeżdżam, wracam do Los Santos z wakacji, to
widzę, że Sandy Shores płacze, że nie chce, żebym odjeżdżał. Dobra. To ja tutaj poczekam, aż przyleci transport i zaś się widzimy, co? Dobra, przyleciał już helikopter, jak widać. Teraz będę starał się jakoś... Jak się ten linia wyciągało? H? Czy G? Już nie pamiętam. Pod E, dobra. Czyli ani H, ani G. Spoko. Teraz proszę nie uszkodź tego auta, Franklin, dobra? Wielku. Nie. Może ja nigdy nie potrafiłem robić tym cargobobem tych samochodów zaczepiać. No, czemu nie zahaczyło? Przecież było już. No, widzę zaczepiać, zawsze niszczę te samochody. No, nie! Właśnie uszkodziłem trochę. No, dlaczego? Dawaj! Zahacz ten samochód wreszcie! Ile to będzie trwać? Franklin, no ogarnij się! Niszczysz furę! No nie mogę, no! Czemu to mi tak nie idzie? No... Już... No... No, super! Nowy samochód, jasne. Trzeba będzie ubenego zreperować. No, teraz! Dawaj! Czemu? Zahacz ten samochód wreszcie, Franklin, no! Dlatego wolę lawety. Dlatego wolę lawety i kolobniki. A już ten samochód do wywalenia by poszedł. Wygląda tak, jak go wjeździliśmy do palety. No czemu nie mogę tego zrobić? Te helikoptery są jakieś, nie wiem, opętane. O! Nareszcie! Nareszcie! Dobra. Trzeba wracać. Ale ten samochód wygląda już. No nie, no tyle. Tyle go próbowałem na tą lawetę załadować, a teraz nic z tego nie zostało. O Jezu, jest. Dobra, trzeba tutaj lecieć. Ale słabo teraz. Trzeba będzie do Benego uderzyć, żeby naprawił samochód. Gdyby to była ta seria z prawdziwego życia, to by się mega wkurzył. Bo bym musiał zapłacić masę pieniędzy za coś, za co już zapłaciłem. Trzeba będzie nad górą przelecieć, bo trzeba się trochę wznieść w górę. Naprawdę 2 minuty, aż próbowałem załadować ten samochód. No nieźle. Nienawidzę po prostu tych cargobobów, nie? Zawsze nie, muszę zniszczyć samochód, który chcę załadować. No ale widoki z góry są ładne. Okej, można lecieć. To było jeszcze może trochę wyżej? Już myślałem, że uderzę w ten znak, czy co to było? Nie, jakiś elektryczny ten, słuch. Jezus. Czemu ja muszę w tym odcinku wszystko rozwalać? Dobra, trzeba spadać stąd.
Jak to w ogóle lecę, to sobie akurat pomyślałem, że zawsze jak chcę nagrać odcinek, to jakaś modyfikacja musi mi się wykrzaczyć. Że akurat ten mod, którego chciałem pokazać, że wygrałem i jest bardzo fajny, to akurat musi się zepsuć i nie działać. Tak samo jak było z tą lawetą na początku, nie? Masakr po prostu. Dobra, będziemy lądować zaraz. Ja po tym odcinku będę próbował jeszcze tą lawetą działać coś, nie? Ale żeby na następną serię działało. Było na sezon następny. Dobra, spróbować popuścić teraz ten samochód. Spróbuję. Dobra, jest. Samochód już leży na dole. Ja zaś się wrypię w inny helikopter. Super. Okej, tu ląduję. Okej, git. Teraz do samochodu. No, masakrycznie wygląda. Patrzcie, jak poobdzierany. Super. Lecimy do Benego. Na szczęście mamy blisko z tego helikopterowego miejsca. Dlatego nie jest źle. Dobra, teraz tu trzeba skręcić, czy... Nie, to tutaj trzeba. Ja na złym pasie stoję. No, tutaj. Wiem, że tak nie wolno, ale... Dobra, jedziemy. No jedź, gościu, na motorze, no! Zielone jest przecież, co? Co za ludzie. Nie potrafię jeździć w ogóle. Kto im w ogóle dał prawo jazdy? A tak serio, w grze to ja nawet nie mam prawa jazdy, bo tutaj, jak się wchodzi, to jest szkoła, nie? I tutaj się robi prawo jazdy, a tutaj można iść na studia. Więc ja nawet nie mam zrobionego, nie mam żadnych studii ukończonych, nie mam prawa jazdy. Więc polecam jeździć bez prawa jazdy, a tym bardziej latać helikopterem bez licencji. Trzeba będzie jeszcze w tym odcinku ściąć brodę, nie? Wyglądam jak ciemny święty Mikołaj. To zielone kiedyś będzie, czy nie będzie? Tylko fajna fura tam jest. Niezła. O, zielone, dobra, można jechać. Dobra, Benny. Rób moją furę. To będzie kosztować w ogóle? $1,860. Spoko. No to nieźle. Masz tutaj będą jakieś dodatkowe opcje tuningu, czy nie do końca? Anteny masz jakieś, można anteny zamontować, odsłony nad koli. Aha, osłony reflektorów w sensie. Dobra, to dzięki Benny, ja już spadam. Co jest? O, dobra. Co, to będziemy jechać do chaty, nie? Tej naszej, nowej. Co tam kilka odcinków temu kupiliśmy, a konkretnie 2 odcinki temu. Więc sobie nie tak dawno. No, na Sylwestra kupiliśmy dom. Co my tam teraz pojedziemy? Jak mi wyjechał, chciał mnie zabić. Morderca.
got off lucky, homie. Dobra, nie będę jechał teraz zgodnie z przepisami, bo ten samochód ma taką moc, że mi się nawet nie opłaca. Zanim się zdążę rozpędzić, to już trzeba hamować. O, akurat zielone. Spoko. Kolejne zielone. Czyli jednak się coś tam trzymam tych przepisów. Ale obiecuję, że w tej serii już takiego, co będziemy od zera, no to już... No to puszczę panie mysz. A, panie tu. To będę się tam już serio trzymał przepisów i będzie już ten mod na mandaty i za te czerwone światła, nie? I w ogóle. No, żeby było już takie bardziej prawdziwe życie niż tutaj, bo tutaj to mało realnie jest. Dobra, lecimy, to już jest dom obok. Jest nasza chata. Jechaliśmy. Dzwonimy do garażu i wjeżdżamy. Wjeżdżamy. No, spoko. Stoi nasza furka. Gdzie ja wszedłem? Wow. Aby zadzwonić do apartamentu? Spoko. Mogę zadzwonić. Okej, wchodzimy. Franklin, zaciąłeś się coś. Ej, już, wystarczy. No, jesteśmy w domu. Naszym pięknym widokiem na miasto. Będziemy kończyć odcinek. I ostatni odcinek z tej serii. Nie, także wyjdziemy z mieszkania. No i co? No i nie wiem, mogę wystrzelić w sumie jakąś fajerwerkę. Coś tam jeszcze mam jakieś, co nie? Są fajerwerki, nie? Jest, wyrzutnie fajerwerków. Coś tam mogę wystrzelić, jako że koniec pierwszego sezonu, nie? Tam nad miasto wystrzelę. No, i git. Także to jest oficjalnie koniec pierwszego sezonu. Jeśli chcecie drugi sezon, żebym nagrał, to możecie pisać w komentarzach, nawet musicie, bo nigdzie indziej się nie da. Także co? Scenariusz może... może to... A ja chciałem na gitarze. O! Także tak będziemy kończyć pierwszy sezon Życia Miliardera. Jeśli byście właśnie chcieli drugi, to trzeba w komentarzach napisać. A ja będę dalej pracował nad prawdziwym życiem, które również może się pojawić za niedługo na kanale. Może nawet dzisiaj. Może nawet dziś. Ja jeszcze nic nie zdradzam. Także Franklin grający na gitarze będzie się z wami żegnał. Zobaczenia w następnych seriach. Cześć!